Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Ostatnie wpadki i potknięcia ministra rolnictwa Marka Sawickiego mogą boleśnie odbić się na poparciu Polskiego Stronnictwa Ludowego w nadchodzących wyborach samorządowych. Elektorat wiejski coraz chętniej wybiera partię z prawej strony sceny politycznej, a zegar wyborczy powoli przyspiesza. Kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego to osoby największego zaufania. Kompetentne, rzetelne i sprawdzone. Partia przyznała certyfikaty zaufania społecznego. Chcę więc w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego zapewnić wszystkich was, tych na polskiej wsi i w wielkich miastach, tych z nadziejami na pracę i tych, którzy pracę już posiadają. Nie spoczniemy, aby Polska była lepsza. PSL idzie po ten głos, żeby się z niego później wywiązać. PSL nie zawodzi. W te słowa trudno jednak uwierzyć przede wszystkim tym, do których ludowcom powinno być najbliżej, czyli elektoratowi wiejskiemu. Podupadają wszystkie dziedziny gospodarki wiejskiej, mówi Tomasz Solis ze Związku Sadowników. Mam tu na myśli i zboża, mam na myśli hodowlę, bo to samo dzieje się w żywcu. Będziemy za moment płacili kary z powodu przekroczenia kwot mlecznych. Musieliśmy oddać prawie 500 000 000 euro do budżetu, dlatego że mapy we wnioskach o dopłaty bezpośrednie są źle zrobione. Sadownikami szczególnie wstrząsnęły słowa ministra Marka Sawickiego sprzed tygodnia, który tych oddających jabłka do skupu nazwał frajerami. My nie jesteśmy frajerami, my po prostu umiemy liczyć pieniądze i umiemy oceniać czas. Swojego partyjnego kolegi broni eurodeputowany Jarosław Kalinowski. Powiedział słowo niewłaściwe, przeprosił za to. Ale wszyscy wiemy, że to, co powiedział, nie było przeciwko rolnikom, tylko przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom, którzy wykorzystując efekty embarga rosyjskiego, próbują żerować na nieszczęściu rolników. Kiedy na konwencji wyborczej ludowców padały te słowa, przed wejściem kandydaci SLD apelowali do Polaków. Nie bądźcie frajerami, jak mówi minister Sawicki. Nie głosujcie na PSL. Sojusz Lewicy Demokratycznej, drodzy rolnicy, nie uważa, że jesteście głupsi od niemieckich rolników. O wiejski elektorat zabiega nie tylko lewa strona sceny politycznej. Ukłony ku rolnikom czyni również Prawo i Sprawiedliwość. PSL odwrócił się do nich plecami. Więcej, że PSL to partia arogantów, to partia ludzi skoncentrowanych wyłącznie na realizacji interesów aparatu partyjnego PSL-owskiego, a mających głęboko w nosie polskich rolników. Szerokim echem odbiła się w Polsce także afera z udziałem byłego marszałka Podkarpacia z PSL Mirosława Karapyty. Został zatrzymany przez CBA i usłyszał 7 prokuratorskich zarzutów o korupcję, w tym 2 dotyczące korzyści osobistych w postaci zaspokajania potrzeb seksualnych. Ponieważ korupcja miała dotyczyć także unijnych dotacji dla przedsiębiorców, Komisja Europejska przeprowadziła w Urzędzie Marszałkowskim kontrolę. Nie lepiej wypadł szef klubu PSL Jan Bury, którego mieszkania i biuro przeszukało CBA. Jak donosiły media, wysocy rangą pracownicy różnych agencji rolnych oraz spółek mieli mu płacić podatek od stołka, czyli daninę na PSL. To, co my jako Prawo i Sprawiedliwość podjęliśmy w tamtym roku, to ujawnienie mechanizmów, sposobu działania, przekrętów, afer, które zostały również medialnie nagłośnione. To jest, myślę, początek tej zmiany, która doprowadzi do tego, że nie będziemy mieć do czynienia z ludźmi pokroju Karapyty, Brzostowskiego, Burego. Wielu dawnych wyborców PSL-u mówi teraz, że to partia etatystów. Wyraźnie przedstawia te niedobre działania PSL-u, ministra Sawickiego i nie tylko jego poprzedników, wszystkich agencji KRUS-u, które są po prostu zawładnięte przez działaczy PSL-u. Ludowcy zawodzą nie tylko w kwestii rolnictwa, również politycznie. Przed wakacjami wicepremier Piechociński stawiał na szali koalicję i groził wyborami, jeśli nie zostanie wyjaśniona afera taśmowa. Dziś już wiadomo, że zapowiadanego raportu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nie będzie. Ten koalicjant mały, ale on trzyma w ręku potężną platformę. Bez niej koniec. Więc dlatego odpowiedzialność za tą sytuację, za całą sytuację w państwie, za trwanie tego jednak uważam szkodliwego i chorego układu spada
na koalicjanta, jakim jest PSL. Wydaje się, że mit PSL-u, partii chłopskiej, upada. A być może jest to tylko w tej chwili taka przypudówka dla tych wszystkich rodzin, znajomych i pociotków, którzy po prostu utrzymują się jakby z tego PSL-u w kilku województwach i gwarantując im te kilka procent poparcia. Tych kilku procent poparcia, które ludową partię ze 120 latami tradycji utrzymują przy politycznym życiu, może jednak w końcu zabraknąć. Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego zwraca się z apelem do struktur związkowych, nauczycieli i rodziców o społeczny monitoring w sprawie liczebności uczniów w klasach i grupach. Problem przeludnienia klas dotyczy większości szkół i przyczynia się do pogorszenia komfortu pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jakie są tego przyczyny? Z powodu niżu demograficznego w szkołach jest mniej uczniów, a tych, którzy są, upycha się w większych klasach, by oszczędzić na nauczycielskich etatach. To wszystko niestety przekłada się na jakość szkolenia. Przede wszystkim jest to problem rzeczywiście odbioru treści programowych. Nauczyciele mają problem z dotarciem do tak ogromnej liczby bardzo zróżnicowanej grupy młodzieży. No tutaj chcę zwrócić uwagę, że jednak jest to decyzja organu prowadzącego. Na przykład w powiecie tczewskim szkoły muszą przyjmować powyżej 33 uczniów do klas pierwszych podczas rekrutacji. I rzeczywiście ten problem jest od kilku lat, on się nie zmienia, narasta mimo niżu demograficznego i bardzo, bardzo utrudnia pracę i nauczycielom, ale też samej młodzieży. W przeładowanych klasach nauczycielom trudno jest prowadzić lekcje, a co dopiero kontrolować postępy uczniów. W województwie pomorskim w tej sprawie Solidarność apelowała od kilku lat do Ministerstwa Edukacji Narodowej i do jednostek samorządu terytorialnego. Teraz Solidarność podjęła kolejne kroki, przygotowała wykaz szkół, w których liczba uczniów w klasach przekracza 26 osób w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz 30 w szkołach ponadgimnazjalnych. Te wyniki tych ankiet przygotowaliśmy i skierowaliśmy do władz sekcji krajowej. Z jednej strony, żeby zaapelować o wprowadzenie pewnych norm, jeżeli chodzi o właśnie te liczebności, co nazywamy standardami edukacyjnymi, czyli te maksymalne progi, których nie należy przekraczać. Z drugiej zaś strony skierowaliśmy też ten list do organów prowadzących, które o tym decydują, żeby tak wysokich norm liczebności uczniów nie realizowały. Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej zostało podniesione do rangi Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Miłosierdzia. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Gerhard Ludwik Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Transmisję z uroczystości przeprowadziły Telewizja Trwam i Radio Maryja. Na początku uroczystości ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, odczytał dokument Stolicy Apostolskiej ustanawiający kościół sanktuaryjny i parafialny bazyliką mniejszą. Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, mocą udzielonych jej uprawnień przez Ojca Świętego Franciszka, kościół sanktuaryjny poświęcony Bogu ku czci Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia z Ostrej Brany w mieście Skarżysko-Kamienna w granicach wspomnianej diecezji z wielką radością przyozdabia tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej wraz ze wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi. Wyróżnienie sanktuarium to wielka radość dla wiernych. Dzień dzisiejszy, 25 października 2014 roku, staje się dla naszego sanktuarium wyjątkową datą. Wiąże ten Kościół i wszystkich pielgrzymów, którzy tu przybywają, z Ojcem Świętym i całym Kościołem powszechnym. Kościołem, który jest oblubienicą Chrystusa. Skarżyskie Sanktuarium jest jedyną wierną kopią wileńskiej Ostrej Bramy w Polsce. To tutaj znajduje się złoty różaniec i piuska świętego Jana Pawła II,
które podarował jako wotum Matce Bożej. Sanktuarium przechowuje także własnoręcznie napisany tekst przez papieża Polaka: Matce Miłosierdzia Skarżysko-Kamienną zawierzam. Dzisiejsza uroczystość, jak mówił w homilii ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, zbiega się z 25. rocznicą powstania Sanktuarium Maryjnego. Tak wiele tu się dokonało. Wspomnienia wydają się być większe w pamięci tak wielu ludzi. Tutejszych parafian, mieszkańców miasta i diecezji, czy licznych pielgrzymów. Ta Bóg posługuje się ludźmi, jak nie nazwać czciś wobec ukoronowanego papieskimi koronami obrazu Matki Miłosierdzia, błogosławionym zamysłu biskupa Edwarda Materskiego, pierwszego biskupa radomskiego. Skarżyska świątynia jest trzecią bazyliką mniejszą w diecezji radomskiej. Generałowie stanu wojennego są chowani nad dołami śmierci, w których leżą żołnierze Armii Krajowej, poinformował portal W Polityce. Na polach zlokalizowanych poza kwaterą Ł na Wojskowych Powązkach pogrzebano co najmniej 155 ofiar komunizmu. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego, w wywiadzie dla portalu W Polityce informuje, że ofiary komunizmu, więźniowie obeckiej katowni przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, oprócz kwater Ł i Ł2, czyli słynnej łączki, chowani byli potajemnie w kwaterach F, F2 oraz F3. W tym miejscu nad dołami śmierci zostali pochowani generałowie stanu wojennego. Między innymi Florian Siwicki, Włodzimierz Sawczuk, Antoni Jasiński, Eugeniusz Molczyk oraz jeden z szefów informacji wojskowej WSW Edward Poradka. Znajdują się tam także starsze pomniki z lat 80., gdzie zostali pochowani sędziowie okresu stalinowskiego. Wśród nich morderca sądowy rotmistrza Witolda Pileckiego, pułkownik Józef Badecki. Potwierdzenie tych informacji można znaleźć w księgach cmentarnych znajdujących się w biurze nekropolii przy ulicy Powązkowskiej w Warszawie. W tych kwaterach cały czas odbywają się pochówki. Zezwalając na ponowne pogrzeby i stawianie pomników w tych miejscach, jak podkreśla profesor Szwagrzyk, uniemożliwi się podjęcie prac poszukiwawczych, których celem jest odnalezienie miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956. Pełnomocnik prezesa Instytutu Pamięci Narodowej do spraw poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego podkreśla, że odszukanie szczątków ofiar komunizmu jest zobowiązaniem. Apeluje jednocześnie, aby 1 listopada zapalić znicze pomiędzy pomnikami znajdującymi się w tym miejscu jako dowód naszej pamięci o ofiarach komunizmu, które wciąż nie mają swoich grobów. Jutro na Ukrainie odbędą się wybory parlamentarne. Zaatakowany przez Rosję kraj zmaga się z kryzysem i wojną na wschodnich terenach. Sytuacja zwykłych Ukraińców jest bardzo trudna. Wiele wskazuje również na to, że Ukraina będzie musiała przetrwać zimę bez dostaw rosyjskiego gazu. Przed nowym parlamentem stoi zatem wiele bardzo trudnych wyzwań. W wyborach parlamentarnych startuje ponad 50 ugrupowań politycznych. Według sondaży w Radzie Najwyższej Ukrainy znajdą się tylko 4 ugrupowania. Najmocniejszy jest prezydencki blok Petra Poroszenki z 30% poparciem. Obok niego znajdą się także populistyczna, radykalna partia Ołecha Laszki, Front Ludowy premiera Arsenija Jaceniuka oraz Samopomoc mera Lwowa. Prezydent Ukrainy prosił obywateli, by głosowali zgodnie ze swoim sumieniem. Wybory będzie monitorowało ponad 2300 zagranicznych obserwatorów. Będą wśród nich także Polacy. Jest niezwykle istotne, żebyśmy mieli pewność, że te procedury, które będą miały miejsce chociażby w niedzielę, są procedurami demokratycznymi. Stąd misja obserwacyjna polskiego Sejmu na Ukrainie. Jeśli mamy komuś pomagać, to no, musimy mieć pewność, że decyzje zapadające w tym kraju są decyzjami demokratycznymi. Przedstawiciele OBWE przyznają, że głosowanie odbywa się w bardzo trudnych okolicznościach. Jest bardzo wiele wyzwań. Pierwszym jest bezpieczeństwo, kolejnym jest mobilizacja wyborców, aby rzeczywiście poszli zagłosować. Trzecia sprawa to kwestia tych, którzy prowadzą kampanię i są kandydatami, aby nie byli zastraszani.
Ważne jest również to, czy administracja jest w stanie umożliwić głosowanie wszystkim wewnętrznym przesiedleńcom oraz czy będzie ono możliwe na terenach, które są częściowo zabezpieczone. Which are semi-secure. Głosowanie nie odbędzie się na zajętym przez Rosję Krymie oraz w 15 okręgach wyborczych w obwodach donieckim i ługańskim, które są pod kontrolą prorosyjskich separatystów. Centralna Komisja Wyborcza zapewnia, że mieszkańcy Krymu i Donbasu będą mogli spokojnie głosować na terenach znajdujących się pod kontrolą legalnych władz Ukrainy. Największe nadzieje na zmiany mają młodzi Ukraińcy, którzy protestowali na Majdanie Niepodległości w Kijowie. Wielu z nich zdecydowało się na kandydowanie. To tylko początek zmian. Mam nadzieję, że gdy wejdziemy do parlamentu, to pokażemy nowy styl rządzenia i wtedy ludzie zobaczą różnicę. Wstępne wyniki wyborów będą znane najprawdopodobniej w czwartek. Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza na opublikowanie oficjalnych wyników ma czas do 10 listopada. Wciąż bardzo trudna i niestabilna jest sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej. W wyniku walki zamieszek ginie coraz więcej chrześcijan. To zmusza Salezjan do zamykania szkół. Tymczasem wciąż niepewny jest los porwanego polskiego misjonarza, księdza Mateusza Dziedzica. Republika Środkowoafrykańska zajmuje obecnie 16 miejsce na Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors, czyli liście obejmującej 50 krajów, w których chrześcijanie z całego świata są najbardziej prześladowani. Konflikt w tym kraju rozpętał się ponad rok temu, gdy w tej byłej francuskiej kolonii islamiści z ugrupowania Seleka obalili rząd prezydenta François Bozizé i rozpoczęli plądrowanie kościołów i osad chrześcijańskich, a także mordowanie chrześcijan. By zapobiec eskalacji przemocy, powołano milicję anti-Balaka. Pierwotnie jej oddziały miały na celu obronę ludności cywilnej przed islamskimi bojówkarzami z Seleki. Obecnie coraz częściej atakują one instytucje chrześcijańskie. Dzieje się tak, ponieważ liderzy kościołów i wspólnot chrześcijańskich otwarcie i w sposób zdecydowany odcięli się od działań brutalnej milicji. Dramatyczna sytuacja panuje w Galabadia i Damala. Jak relacjonują miejscowi Salezjanie, na drogach stoją barykady. Wszędzie pełno jest uzbrojonych mężczyzn, ludzie boją się wychodzić na ulicę. To zmusiło Salezjanów do zamknięcia dwóch dopiero co otwartych, prowadzonych przez nich szkół. Na terenie ogarniętej rebelią Republiki Środkowoafrykańskiej posługuje obecnie 32 polskich misjonarzy. Wciąż niepewny jest los pochodzącego z diecezji tarnowskiej księdza Mateusza Dziedzica, porwanego w nocy z 12 na 13 października. Duszpasterz, który pracował w miejscowości Babouła, został uprowadzony przez uzbrojoną grupę rebeliantów, zwanych ludźmi Miskina. Porywacze chcą wymienić duchownego na swojego przywódcę przebywającego w więzieniu. Jak mówi ojciec Kazimierz Szymczycha, werbista, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, musimy uzbroić się w cierpliwość, ale liczymy na pozytywne rozwiązanie. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Na kolejne zapraszam tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Julita Przyczka, zapraszam Państwa na prognozę pogody. W nocy temperatura w Polsce zróżnicowana, od 4 stopni na wschodzie, około 2 w centrum, do 6 na nizinie szczecińskiej. Jutro na zachodzie sporo chmur, a w rejonie Pomorza może nawet pokropić. W pozostałej części kraju słonecznie. Temperatura od 6-7 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie, około 12 w centrum, do 14 na zachodzie. Wiatr umiarkowany z południa, a ciśnienie bez zmian. Na termometrach w Warszawie będzie około 1030 hektopaskali. I uwaga, w nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Cofniemy wskazówki zegarów z godziny 3 na godzinę 2, dzięki czemu będziemy spali o godzinę dłużej. A już za chwilę o tym, jaka pogoda czeka nas w poniedziałek i we wtorek. Zapraszam. Poniedziałkowy ranek słoneczny i zimny. Tylko na północy sporo chmur. Na południu kraju lokalne mgły. Po południu bez większych zmian. Pochmurno na północy, a na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Podlasiu do 13 na zachodzie. Wiatr umiarkowany z południa.
We wtorek nadal słonecznie, ale chłodno. Poranne mgły lokalnie w Kotlinach Ogórskich i na krańcach północnych. Temperatura od 8 stopni na wschodzie do 13-14 w zachodniej części kraju. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu.